Cześć moi kochani, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w takie dość mroźne popołudnie z Podkarpacia i w takim małym podkaściku Was witam. No cóż kochani, ja chciałam dzisiaj kilka takich rad dać, jako ciocia dobra rada. Nie jestem żadna ciocia dobra rada, ale słuchajcie, jest potwornie drogo, wszystko, ceny galopują. To jest po prostu, ja tutaj nie będę się wbijać w tematy polityczne, ideologiczne i w ogóle, bo to jest tutaj kanał w ogóle nie o tym. Natomiast słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, co można zrobić, żeby w tej chwili, kiedy te ceny tak strasznie są wysokie, no chyba, że ktoś ma naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy i go to nie obchodzi, ale generalnie no jest ciężko, więc co można teraz zrobić, co kupować, bo to głównie chodzi o ceny jedzenia, one po prostu tak mocno w niebo szybują, że tego po prostu no, nie da się jakoś opanować bez jakichś trików, tak, więc i takiego dobrego pomyślunku, takiego właściwie no, takiego cwanego podejścia do rzeczy. I ja Wam powiem, co uważam, że co dobrze teraz jest robić, żeby jak najtaniej i jak najzdrowiej, bo ja uważam, że to musi być połączone, musi być zdrowe, zaopatrzyć się w takie jedzonko, które, no, które właśnie będzie nam służyć. I po pierwsze, ja bym radziła, co ja robię, radziła mi się skoncentrować na warzywach sezonowych, czyli w tej chwili na tych zimowych, naszych polskich. One są tanie w tej chwili, tanie. No, no najtańsze z tego wszystkiego, czyli dobrze jest kupować kapustę. Można z niej robić mnóstwo rzeczy. Kapusta, cebula, czosnek. Już samo to plus wszelkiego rodzaju zioła i przyprawy. Ja polecam jak zawsze, moi drodzy, kurkumę w dużych ilościach, imbir, pieprz oczywiście, ostrą paprykę, tymianek, no jest mnóstwo, po prostu mnóstwo ziół, mnóstwo przepraw, które można sobie, czomber, zależy jak to lubi. I moi drodzy, także ta kapusta, marchew, buraki polecam bardzo. Nie gardzić polskimi naszymi warzywami, bo one są mega i super zdrowe. Kalarepa, no teraz będzie taka łykowata, to już może nie, ale pietruszka, bulwa pietruszki, seler, to wszystko, słuchajcie, to wszystko jest bardzo, bardzo zdrowe i z tego można mnóstwo rzeczy robić, jeżeli do tego dodamy też rośliny strączkowe, ja ciecierzyca, soczewice, wszelkiego rodzaju soczewice, groch, fasola, różnego rodzaju, czarna, żółta, czerwona, azuki, jakie sobie tylko wymyślicie, jest mnóstwo fasoli, to jest rośliny strączkowe, są podstawą diety ludzi w niebieskich strefach w ogóle, tych, którzy żyją najdłużej. Jeżeli jecie mięso, a zakładam, że też widzowie mojego kanału mięso jedzą, no to nie trzeba go jeść tak często, można jeść raz, dwa razy w tygodniu. Też tak polecam, ludzie w niebieskich strefach to robią. Lepiej kupić nawet mięso rzadziej, a po prostu lepsze. I nie musi być codziennie na obiad kotlet i rano kiełbasa i z serem żółtym, który zresztą jest też fatalnym, no po prostu jest fatalnego gatunku w tej chwili, bo to wszystko jest chemia i tablica Mendelejewa. Więc bardzo bym polecała takie rzeczy i wtedy, jeżeli po prostu na przykład takie rzeczy, takie warzywa jak pomidory, jak ogórki, teraz w ogóle się tego nie powinno kupować, bo to po prostu nie ma możliwości, żeby to było czyste, żeby to było zdrowe, to nie jest ta pora. Jeżeli one są z Hiszpanii, czy tam z Izraela, to przeszły długą drogę i są zakonserwowane, także odpada. Natomiast warto kupić sobie mrożonki, bo do mrożonek producenci nie mogą dodawać właśnie chemii, nie mogą po prostu, to jest mrożenie i koniec. Więc warto sobie kupić tej mrożonek troszkę i wcale nie musi tego być dużo, bo na przykład takie owoce jagodowe, ich nie potrzeba wiele zjeść. One są bardzo, bardzo, bardzo silne w antyutleniacze, bardzo mocne. To są tacy zawodnicy wagi ciężkiej, więc warto to sobie kupować. No jeżeli zaoszczędzicie na takich innych
produktach, które po prostu nie muszą być. Weźmiecie te proste. Ja w ogóle preferuję prostotę w jedzeniu, ona jest najlepsza. Tak samo właśnie te warzywa mrożone, no bardzo fajne, na przykład można kupić sobie mrożony kalafior, podzielić go na części. Jeżeli lubicie chleb, bo teraz chleb jest strasznie drogi, no co nie jest drogie, jest po prostu wszystko drogie, mnie tylko dziwi, że mimo wszystko, przeczytałam sondaż, ja już nie będę mówić, bo tutaj na tym kanale nie chcę tego tematu poruszać. Nieważne, że wciąż jest tak wysokie poparcie, mimo tego, co się dzieje, ale to nie o to chodzi tutaj. W każdym razie właśnie mrożonki, jeżeli chleb jecie, a zakładam, że wielu z Was je chleb, to też tego chleba nie trzeba jeść codziennie i lepiej kupić sobie chleb droższy i jeść go mniej, a rzadziej, żeby był lepszy. Dlaczego? Dlatego, że chleby, no przy okazji wspiera się te polskie piekarnie, tak, które teraz są w tragicznym stanie, mają tak wysokie ceny nośników energetycznych, prądu i gazu, że oni po prostu nie wyrobią się, tak? Piekarnie po prostu padną polskie, no bo mają zostać tylko te wielkie korporacje i państwowe molochy. Więc jeżeli macie do wyboru kupić, jeżeli na przykład jest chleb gdzieś w supermarkecie i tam jest napisane, że on jest na zakwasie i tak dalej, i on kosztuje tam, no nie wiem ile w tej chwili kosztuje, to są i tak po prostu są wszystkie drogie, ale zakładając, że przed tymi podwyżkami taki chleb kosztował na przykład 6 zł, to jest bzdura, bo chleb na takim naturalnym zakwasie wcale nie może tyle kosztować, on jest zawsze droższy. Ja kupowałam, ponieważ ja bardzo rzadko jem chleb, chociaż lubię, ale kiedy jem, to kupuję właśnie lepszy i rzadziej go jem. Pamiętam, że kupowałam w takiej piekarni chleb Razulec, prawdziwy razowy chleb na zakwasie i on kosztował już wtedy 10 zł, ale to było kilka lat temu. Ja nie wiem, ile ten chleb teraz kosztuje, na pewno jest bardzo drogi. W każdym razie upieczenie chleba na prawdziwym, naturalnym zakwasie to jest, jeżeli ktoś z Was robił, a podejrzewam, że na pewno spośród tych, którzy oglądają tutaj mój kanał, no to wiadomo, że to do tego potrzebna jest praca. Tak więc ten zakwas w supermarketach, to on jest w proszku, jest sztuczny. Kochani, jeżeli ktoś miał z Was, chciałam powiedzieć zakwasy, jeżeli ktoś z Was miał zrobione zapasy takie w słoikach, no to chwała mu za to, no to teraz po prostu wygrał to i jest super, ale po prostu nie wszyscy to zrobili, nie każdy umie, nie każdy w ogóle ma czas, nie każdy też ma ochotę, więc warto w tej chwili kupować sobie kiszonki, na przykład bardzo dużo kiszonek, one nie są też w jakiejś takiej oszałamiającej cenie. I zamiast takiej sałaty w worku, która tak czy owak jest kompletnie naładowana chemią, to lepiej kupić sobie kiszoną kapustę, kiszone ogórki, w to wejść. No oczywiście ryż, moi drodzy, ryż, makaron pełnoziarnisty, to są takie rzeczy. No oczywiście nie tylko to się je, tak? Tylko, że ja mówię, w co warto więcej kupować, po prostu więcej, tak? I warto na przykład dobre jajka kupić z wolnego wybiegu, od szczęśliwej kurki. No i też nie potrzeba tych jajek jeść codziennie, więc uważam, że to jest podejście takie dobre, ponieważ to to może chociaż trochę pomoże jakoś tak to ogarnąć, ceny, które są, no, które są po prostu, no, ręce opadają i właściwie człowiek już w tej chwili zastanawia się, nawet w takich dużych miastach, gdzieś w Warszawie, człowiek, który jest lepiej sytuowany, no to zastanawia się już w tej chwili, czy wziąć ten dżemik, czy tamten, no bo ludzie, kochani, no drogo jest potwornie, więc to ja Wam na ten temat już wszystko powiedziałam, kochani moi, zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania,
Zapraszam na mój blog grynelka.pl. Wszystko jest podlinkowane. Zapraszam na moją stronę Patronite, jakby ktoś chciał mnie wesprzeć, moją pracę, bo to wszystko utrzymuje się z, no, że tak powiem. A przynajmniej bardzo by było mi miło, jakbyście klikali reklamy, byście pozwolili się przewinąć reklamą, a nie klikali, żeby znikały. Dobra, kochani, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, bo czasy idą bardzo ciężkie, są ciężkie bardzo, a będą jeszcze cięższe. No, pogadałam sobie 10 minut. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa, pa.